Cześć, to Ernest! Cześć, witajcie, ja jestem Holm. To już kolejny odcinek Pogromców Mitów. Tym razem zajmiemy się zmijaczami burzy. Podczas zabawy nimi trzeba być ostrożnym, ponieważ można nimi nawet wyeliminować członka naszej drużyny. Burza jest bezlitosna. To nas jednak nie powstrzymało zrobienia kilku ciekawych testów na tym przedmiocie. Zanim zaczniemy, to mamy dla was kolejny konkurs. Każdy może wziąć udział w losowaniu na 1000 fałdolców. Wystarczy zostawić suba na obu naszych kanałach, łapkę w górę i komentarz z waszym nickiem Fortnite. Tyle wystarczy, aby wziąć udział w konkursie. Naprawdę warto spróbować. Nie zajmie wam to dłużej niż pół minuty. Link do kanału Holma jest w opisie oraz tutaj. Dziękujemy i powodzenia! Chciałbym was też jeszcze raz zaprosić na mojego Discorda. Link do niego jest w opisie. Tam też są konkursy. Okej, przejdźmy już do pierwszego mitu. Na początku sprawdzimy, co się stanie, gdy wrzucimy zmieniacz burzy do strumienia powietrznego. Rakiety, pociski armatnie i wszystkie przedmioty rzucane wlatują do strumienia powietrznego i lecą niczym gracze. Z ciekawości sprawdzimy, czy tak samo sprawa wygląda w przypadku tego przedmiotu. Okej, sprawdzimy sobie, co się stanie, gdy rzucę taki zmieniacz burzy do strumienia powietrznego. To będzie bardzo proste do sprawdzenia, ale wynik tego, no zobaczymy. Ja myślę, że po prostu sobie poleci i kiedy z czymś tam zetknie, to wypuści burzę. A ty, Homniak, uważasz? Pewnie tak samo. Wróci do nas. Po kółku jednym. A, czyli obstawiasz, że zrobi kółeczko. Tak, dobra, ja będę czekał. Uwaga. Oho! Aha, dobra, tego się nie spodziewałem. Serio? I to jest pierwszy rzucany item, który ma gdzieś cały ten wir. Tak. Dlaczego? I w ogóle na niego nie działa. Ja teraz nie dostałem obrażeń, bo jesteśmy w trybie kreatywnym. Ale tak, to jest pierwszy rzucany przedmiot, który nie reaguje na strumienie powietrzne. Niestety lub stety, zmieniacz burzy nie reaguje na strumienie powietrzne. Teraz sprawdzimy, czy zmieniaczem burzy możemy pochłonąć inny zmieniacz burzy. Warto to sprawdzić. Może zmieniacz burzy jest idealną kontrą na zmieniacz burzy przeciwnika. Sprawdźmy to. Dobra, Ernest, teraz sprawdźmy, czy zbieracz burzy jest w stanie zmieniacz, tak? Tak. Dobra, Ernest, teraz sprawdźmy, czy zmieniacz burzy jest w stanie pochłonąć inny zmieniacz burzy. No, to jest dobre pytanie. Ale my jeszcze bawimy, co się stanie. To jest w miarę jasne, że jakby wiesz, teraz postawisz burzę, a jak ja rzucę w twoją burzę mój zmieniacz burzy, to będzie po prostu taka bezpieczna strefa, co nie? Wydaje mi się, że tak może być, ale po to tu jesteśmy, więc proszę rzucać. To rzucamy w X-a. O, czekaj, bo okay. Nie mogę wycelować za bardzo. Ja też nie widzę. Może podejdźmy. Okej. Okay. Później będziemy musieli zejść jeszcze jakoś. Postarczy. Dobra. Jaki ty mądry jesteś. Kurwa! Szybko przyjechałem na 90. Dobra, jestem. No, dzień dobry. To rzucamy po prostu w X-a. Na ry, okej? Okay? Na ry. Okej. Okay. To 3, 4. Plum. Chodź zobaczyć to od dołu. Dobra, okej. Normalna burza chyba, nie? Zaraz, co? Tak. Jakim cudem? Podwójna burza się zrobiła. LOL. Ale to źle, bo tak nie powinno być, co nie? Chyba nie przemyśleli tego, że ktoś tak by po prostu zrobił. What the... I działa to na normalną burzę jedynie. A rzućmy jakby nie w jedno miejsce, tylko tak obok siebie. Dobra. To ja rzucę w... lewą stronę X, a ja bardziej na prawą. Dobra, to może ja po tobie. Okay. Ty rzuć pierwszy. Okej, okay, to jakoś tutaj. No nie, no dwie burze są perfidnie. Ale to tak nie powinno być. Znaczy według jakby tej zasady tego przedmiotu. Nie powinno tak być. Tutaj jest burza i tutaj jest burza. Okej, okay, dobra. Ja jestem zaskoczony. Czekaj, teraz biję po 10, tak, przed chwilą też biłem po 10. Po 10 i teraz w kolejną jeszcze wejdę. Też po 10. No, takie tak, same. Tak. Nie stakują się obrażenia. Czyli obrażenia na szczęście są takie same. Dziwne, zmieniacz burzy nie pochłania burzy innego zmieniacza burzy, ani nie kumulują się obrażenia w połączonej burzy. Teraz sprawdzimy, czy burza jest idealną sferą, tak jak zapewniało twórcy gry w notkach o okolizacji. Wszedłem na maksymalną wysokość tylko po to, żeby sprawdzić, czy kula jest idealnie okrągła i czy jest naprawdę kulą. Także proszę, Ernest, obserwuj tam na dole, ja rzucam pod siebie. Obserwuję. I uciekam. O, jest, tak! Jest, planetka, idealna kula. Jaka planeta, rzeczywiście.
Ale to fajnie wygląda, jak taki... No ja nie jestem w stanie zauważyć. Jakaś burza na księżycu. Fajny efekt, no. Mhm. Spoko wygląda. Nie, nie błyska jeszcze, jak błyska. O, już mnie łapie. To fajnie wygląda bardzo z daleka. Tak, zmieniacz burzy tworzy idealną kulę. W następnym micie przekonamy się, co się stanie, gdy wrzucimy zmieniacz burzy do oceanu. Widzimy się ponownie na głównej wyspie Battle Royale i teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy taki zmieniacz burzy wpadnie do oceanu. Myślę, że po prostu się odpali, a ty, Holm? No. Rzucone. Zostało. Co jest? Zostało. Chodź tam nie, dalej, już, może. Już nie marnę więcej, ale... Zassało, zasysa. Ty, nic się nie dzieje. A, no kurde, myślałem, że będzie normalnie. Zmieniacz burzy nie działa w oceanie i po raz kolejny byłem w błędzie. Jak ja całe życie. No to było... O. Czekaj, ja podaję trochę bliżej. No zasysa, ten... Perfidnie. Zasysa. Plumska. Zassało. Dobra. Na koniec sprawdzimy, jak działają kolizje dwóch różnych zmieniaczy burzy. Zobaczymy, co się stanie, gdy dwa się zderzą w locie. Dobrze, zobaczymy, co się stanie, gdy zderzą się dwa zmieniacze burzy. Hon jest dwie kratki od tego tutaj okienka, ja też jestem dwie kratki od tego okienka. No i zobaczmy, czy w ogóle się zderzą, czy będą po prostu przez siebie przenikać. Aha. Ja myślę, że przenikną przez siebie. Myślę, że tak. Bo to nawet nie reaguje na strumień powietrzny, więc... Ale pomyliłem się w poprzednim micie, więc zobaczymy. To nary, okej? Okay? To trzy. Dobra. Cztery. A, przeniknęły. Tak, przeniknęły, no. O, i stworzyły się. A szkoda. Jaja. No. O nie! I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.